Szanowni Państwo, wczoraj odbyła się konferencja polityków Platformy Obywatelskiej, która prowadziła kłamliwe opinie na temat polskiego górnictwa. W związku z tym musimy odeprzeć te kłamliwe zdania na temat polskiego górnictwa, jak i również odnieść się do sytuacji obecnej w polskim górnictwie. Przygotowaliśmy dla Państwa również oświadczenia, które zostaną Państwu przekazane i bardzo proszę o czytanie tego oświadczenia podpisane przez naszych parlamentarzystów, przez panią poseł Teresę Glenc. Bardzo proszę. Niniejszy podpisani parlamentarzyści uznajemy wypowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Gadowskiego i Andrzeja Czerwińskiego za przejaw absolutnej hipokryzji i całkowitego braku odpowiedzialności za błędy i zaniechania, które doprowadziły polskie górnictwo węgla kamiennego na skraj ruiny. Podczas konferencji prasowej 27 lipca w Katowicach panowie posłowie posługiwali się insynuacjami i półprawdami, które przedstawiały całkowicie zafałszowany obraz branży węglowej. Kiedy ten rząd przejmował odpowiedzialność za polskie górnictwo, jego sytuacja była tragiczna. To właśnie koalicja PO-PSL w czasie dwóch kadencji swoich rządów doprowadziła do tego, że w 2016 roku suma zadłużenia spółek węglowych sięgnęła 10 miliardów złotych. Kondycję branży, wszystkie błędy zaniechania i niedopatrzenia, brak nadzoru oraz rażąca niekompetencja w zarządzaniu dokładnie opisane zostały w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. NIK wskazuje na brak podejmowania jakichkolwiek działań, które doprowadziły do usunięcia najważniejszych problemów górnictwa, takich jak niska wydajność wydobycia, przerosty zatrudnienia i nieefektywny system wynagradzania. Spółki węglowe nie były przygotowane na okres załamania się cen węgla, co w efekcie doprowadziło do wielomiliardowych długów, zagrożenia likwidacją dziesiątek tysięcy miejsc pracy oraz do załamania bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ciągu półtora roku Ministerstwo Energii dzięki systematycznym, skutecznym i odważnym działaniom prowadzonym w nieustannym dialogu ze stroną społeczną doprowadziło do sytuacji, w której spółki węglowe przynoszą wielomilionowe zyski. Rozmowy i czasem niezwykle trudne negocjacje prowadzone były przy stole, a nie na ulicy. Padały wyłącznie argumenty, a nie strzały z broni gładkolufowej. Dzięki temu w maju 2016 roku na bazie kopalń upadającej kompanii węglowej powołano Polską Grupę Górniczą. Rok później jej potencjał wzmocnił katowicki holding węglowy, który również był na skraju upadku. W wyniku działań restrukturyzacyjnej Jastrzębska Spółka Węglowa i Polska Grupa Górnicza przynoszą zyski. Dziś nie muszą się bać o to, czy wystarczy na wypłaty dla górników, tylko mogą podejmować ekonomiczne decyzje zapewniające stabilne funkcjonowanie i stały rozwój, a górnicy mają pewne miejsca pracy. Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała miejsce w prestiżowym indeksie WIG 20, a ceny jej akcji systematycznie rosną, notując giełdowe rekordy. To dzięki staraniom Ministerstwa Energii Komisja Europejska notyfikowała program pomocy dla polskiego górnictwa, dzięki któremu możliwe było zapewnienie osłon socjalnych, z których skorzystało już w tej chwili około 8 tysięcy górników. Dopiero w połowie tego roku udało się ugasić wszystkie pożary w górnictwie i zażegnać bezpośrednie zagrożenie upadłością spółek węglowych. Teraz nadszedł czas rozwoju branży i skuteczne przygotowanie jej na czas niskich cen węgla, co jak pokazuje historia, może się wydarzyć. Wypracowane dziś zyski przeznaczone są na mądre, perspektywiczne inwestycje, a nie przejadane jak za czasów PO-PSL. Ten rząd otwarty jest na konstruktywną krytykę, ale nie zgodzimy się na używanie przez Platformę Obywatelską kłamstw do rozgrywek politycznych, bo na szali jest bardzo ważna sprawa, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne. Polska. Szanowni Państwo, teraz przekażę głos panu posłowi Grzegorzowi Janikowi, który podsumuje 7 lat, a właściwie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej dotyczących górnictwa. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zrobię to bardzo, bardzo krótko. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało rządy i kiedy było tworzone Ministerstwo Energii, na jego czele stanął pan minister Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski, którzy zaczęli ratować górnictwo, to sytuację polskiego górnictwa w tym czasie, jak żeśmy obejmowali rządy, najlepiej przedstawia cytat. Mówię ci, że nada z tym całym górnictwem i z tą gospodarką, po prostu takie zaniedbania. Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie w D miało całe górnictwo przez całe 8 lat. Były pieniądze, oni wiesz,
pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali, sam wiesz ile zarabiali i nagle pierdyknęło. Wszyscy znamy ten cytat i wiemy, że są to słowa prominentnego działacza Platformy Obywatelskiej, dzisiaj komisarza, pani Elżbiety Gieńkowskiej. I to ten cytat najlepiej odzwierciedla sytuację polskiego górnictwa po 8 latach rządu Platformy Obywatelskiej i PSL. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości obejmował władzę w naszym państwie, Jastrzębska Spółka Węglowa była na skraju upadku. Można powiedzieć, że odzwierciedleniem tego była, jeżeli chodzi o cenę, akcja. Akcja w ten czas kosztowała w granicach 8 zł. Dziś mamy 84 zł. Jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, dzisiaj inwestycje są prowadzone w bardzo rozważny sposób. Te inwestycje przyniosą w najbliższym czasie z pewnością stabilizację. Mam świadomość, że Jastrzębska Spółka Węglowa pierwsza musiała się odbić od dna, a dno było bardzo głębokie, bo Platforma Obywatelska, Szanowni Państwo, przekazała wszystkie środki inwestycyjne do budżetu państwa, nie zostawiając żadnych szans, żadnych możliwości rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To było niedozwolone ze względu na to, że okazało się, że w 2015 roku górnicy nie mieliby wypłat. To była sytuacja bardzo trudna. Dobrze się stało, że rząd Prawa i Sprawiedliwości znalazł możliwości, przede wszystkim poprzez aktywa, które miał w swojej możliwości, spieniężył i były środki przede wszystkim na roszczenia, przede wszystkim na wypłaty. Dziś Jastrzębska Spółka Węglowa się rozwija w sposób stabilny, przemyślany i myślę, że w najbliższym czasie również sukcesem tego będą ceny akcji, które na dzień dzisiejszy ciągle idą w górę. Szanowni Państwo, dzisiaj też rząd Prawa i Sprawiedliwości rozmawia ze stroną społeczną. Są to rozmowy bardzo trudne, ale po prostu pozwalają na stabilizację. Pamiętam, jak w lutym 2015 roku Platforma Obywatelska rozstrzygała spory pod Jastrzębską Spółką Węglową. Zgromadzono silne oddziały policji, strzelano do górników, wielu było rannych i dziś ten system po prostu już się całkowicie zmienił. Dzisiaj są rozmowy, są konkretne ustalenia i mam nadzieję, że ta władza, która oddała to górnictwo, już do górnictwa nie wróci. Mam nadzieję, że Platforma Obywatelska nie będzie miała szans zarządzać kiedykolwiek sektorem górniczym. Pozwólcie Państwo, że teraz przekażę głos panu senatorowi Wowi, który też prowadził audyt w kompanii węglowej i na temat górnictwa może też wiele powiedzieć. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja powiem coś o Polskiej Grupie Górniczej. Byłem pracownikiem kompanii węglowej. W chwili jej powstania, 2003 rok, ona grupowała 21 kopalń. W chwili, gdy myśmy objęli rządy w 2015 roku, ta liczba skurczyła się do 5. Spowodowaliśmy głęboką restrukturyzację tego, cośmy zastali, bo długi kompanii węglowej sięgały prawie 8 miliardów złotych. Taka sytuacja nie mogła być niezauważona przez rynki finansowe. Banki odwróciły się od górnictwa i nie chciały kredytować niedochodowej działalności. Ten okres 2003-2015, jak Państwo wiecie, kompania węglowa, ten twór był źle zarządzany. W tym okresie było chyba 8 czy 9 zarządów. Te zarządy, nim zaczęły cokolwiek zmieniać w stylu zarządzania tymi kopalniami, już je zmieniano. Była taka jaskółka, pewne zmiany dokonano w 2007 roku, jeszcze za czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Powstały tak zwane centra wydobywcze, no ale ten byt nie podobał się pewnym prominentnym politykom Platformy Obywatelskiej, bo on już się rządził troszeczkę innymi prawami. Tam postawiono na dobre zarządzanie i na efekty ekonomiczne. W 2012 roku decyzją pani prezes Łozińskiej ten byt został wykreślony i znowu mieliśmy kopalnie samodzielne. One sobie nie radziły.
W 2011-2012 roku koniunktura była bardzo dobra. Wykorzystano, były bardzo dobre ceny węgla energetycznego. No ale ten czas takiej prosperity skończył się wraz z 2012 roku i 2013-2014 to gwałtowne pogorszenie się sytuacji kompanii węglowej. Powstawały długi, które nie potrafiliśmy spłacić. Powstawała nadwyżka węgla. Mieliśmy prawie 8,5 miliona ton węgla na zwałach. No, ta sytuacja nie była dla nas korzystna. Płynność finansowa była zachwiana. I dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości, ten rząd, który powstał w 2015 roku, tą sytuację rozwiązał. Poszliśmy w kierunku głębokiej restrukturyzacji. Te aktywa, które przynosiły straty, zostały przekazane do SRK. Jeżeli coś mogę powiedzieć o SRK, bo prowadziłem tam też audyt w tej spółce, muszę podkreślić, że ta spółka powstała w 2000 roku. No miała za cel ma likwidację kopalń. Po objęciu rządu przez nasz rząd ta ilość kopalń, które przeszła do spółki restrukturyzacji kopalń i ta restrukturyzacja zatrudnienia spowodowała, że ta struktura zarządcza tą spółką była niewydolna. Dostali tyle zadań, że nie zawsze to było odpowiednio nadzorowane, a przypomnę, że ci panowie, którzy wtedy zasiadali w zarządzie, są z nadania Platformy Obywatelskiej, czy z przyzwolenia Platformy Obywatelskiej tam zasiadali i oni mieli tą spółkę nadzorować. No niestety zdarzyły się tam sprawy korupcyjne. Wiceprezes zarządu został zatrzymany. Jeden z kierowników, który zajmował się logistyką, też. Miejmy nadzieję, że te działania, które w tej chwili podejmujemy w tej spółce, pozwolą na normalne funkcjonowanie i wykonywanie tych zadań, do których ona została powołana.